Nie ma Boga, są pieniądze, nie ma prawdy, są pieniądze, nie ma miłości, są pieniądze, nie ma nadziei, są pieniądze, nie ma Boga, są pieniądze, nie ma prawdy, są pieniądze, nie ma miłości, są pieniądze, nie ma nadziei, są pieniądze! PRL Festiwal to jest w naszym zamierzeniu projekt jednorazowy, który ma zamknąć tą całą historię, która nazywa się Festiwal Muzyki Rockowej w Jarocinie. Uznaliśmy, że Jarocin jest jakąś legendą, jest pewną świętością dla dwóch i pół, trzech pokoleń ludzi. Jest świętością dla samych Jarociniaków, czyli ta legenda jest świętością dla samych Jarociniaków, a legendy świętości się nie wystawia po prostu tak na sprzedaż i żadna agencja, nie wiem, z Warszawy, Wrocławia, no nie będzie nam tu festiwalu robiła. Miło było usłyszeć, kiedy Walter Jostowski chociażby powiedział, że kiedy zapytał, a kto wam to robi? Sami robimy. Niech to już będzie zamknięte, niech będzie Muzeum Festiwalu Muzyki Rockowej i już do tego po prostu nie wracajmy nigdy więcej. Młodość walcząca, walcząca młodość, hymn pokolenia w zasadzie. Okopów, karabin, do grawo, broni, idei, starego porządku i starego.
zobaczyłam małą scenę, wszystko podeszło mi do gardła. Takie nieopisane wzruszenie. Nawet teraz, przypominam ten moment, to są takie obrazki, które zostają w tobie na całe życie. Ostatni raz tutaj byłem w 1985 roku, 20 lat temu, i chciałem zobaczyć, co się zmieniło. Gówno się zmieniło, dokładnie, gówno. Syf jest jak był, bo jest syf. Jedna komuna odeszła, drugi syf przyszedł. Padły wszystkie zakłady, jakie były w Jarocinie, a te, które są, no to bardzo ograniczono moją produkcję i zatrudnienie. Zniknął festiwal, także no i Jarocin upada, robi się coraz takim mniejszym miastem, coraz więcej ludzi ucieka. Nikt nie przyjeżdża już tu. Smutno jest. Pamiętam dobrze ideał swój, marzeniami no żyłem jak król. Siódma rano to dla mnie noc, pracować nie chciałem, no włóczyłem się. Za to do puszki zamykano mnie. Rychu, jesteś tam. Czekaj, wyjdzie. Ja zawsze mile to wspominam. Nawet jako bramkarz, jako ochroniarz. Dla mnie po prostu to było ogromne przeżycie. Kanapka z paszetem, z paprykarzem szczecińskim. Bo najcudowniejsze, z tymi ludźmi. I to normalne. To było coś takiego, że tego mi nikt nie zabierze.
Słuchaj, my przyjeżdżamy na Jarocin, festiwal Jarocin, nie? Przyjeżdżamy, ludzie myślą, stary, bujanka po Polsce, bawimy się na maksa, nie? Przyjechaliśmy tutaj przygodą, musieliśmy się zrzucić na paliwo po 50 zł i nie było dla nas miejsca dla sprzętu, to pojechaliśmy ze stopem. Idziemy tutaj 48 godzin już gdzieś tam. Nie masz pieniędzy, jesteś takim biednym człowiekiem jak my. Jeździmy, poprosimy tutaj o 20 groszy. Słuchajcie, nie mamy już absolutnie kasy. Mamy skierowanie na nocleg. Może chcielibyście je kupić. Na razie spotkamy same zajebiste osoby. Ludzie są sympatyczni, wiarcie. Nie mamy pieniędzy, dostajemy pieniądze, dostaniemy jedzenie, bo przyjechaliśmy bez niczego. Dostajemy jedzenie od ludzi, pieniądze, nawet nam nocleg oferowali, ale namiot mamy. Dlatego jak na razie jest taka pozycja i miejmy nadzieję, że tak dalej będzie cały czas. A ja nie chodzę na festiwal, wie pani, i naprawdę, bo ja jak otworzę okno, to tak samo ja bym była na festiwalu. Podaj hasło. Dziś do ciebie. Podaj hasło. Sejłynią. Zostaniemy. Zmysłami, antenami dryfujących min, dryfujących min. Zostaniemy zmysłami, antenami dryfujących min, dryfujących min. Którzy tu przyjeżdżają, no to mamy przykład tutaj, cały czas się leją, przytulają się nawzajem, przyjeżdżają tu nie bawić się, tylko po prostu szukać jakiejś rozrywki, bijatyk jakichś takich awantur. To nie jest, mi się wydaje, zbyt ciekawe. Mnie to nie przeszkadza po prostu.
Myśmy się do tego przyzwyczaili. Pracowałam na kolei, to miałam z tym styczność, jak oni przyjeżdżali i wszystko, nie? No to ja pamiętam doskonale to, nie? Stacja to była tak oblężona, jak pamiętam, że, bo to wszystko kiedyś pociągami nie przyjeżdżało, ale naprawdę, żeby pan, całkiem inaczej to było jak teraz. No może w tym roku będzie coś innego, może się, bo to też zależy, wie pan, co od ludzi. Rodzice mi opowiadali, gdy przyjeżdżali tutaj, że spali, że no teraz będziemy mieli okazję pod namiotem, bo zawsze spali pod chmurką. No, przyjechałam tu właśnie szczególnie dlatego, że lubię muzykę. Ja chcę, żeby moje dziecko wiedziało, że jest coś innego jeszcze niż konsumpcyjne nastawienie do życia, niż pieniądze, niż mieć, niż jakieś nowe marki ciuchów, że to w gruncie rzeczy jest guzik warte, że są ludzie tolerancyjni, że o bardzo różnych poglądach, o bardzo różnych rodzajach muzyki, które słuchają i można razem to wszystko robić. I w ogóle chciałam zobaczyć, jak to wyglądało za tamtych czasów. Szczególnie zwracaliśmy uwagę na nieletnich, którzy byli zagrożeni demoralizacją. I chyba to była najważniejsza forma pracy rozpoznawczej, bo ona służyła pośrednio rodzicom, szkołom oraz jednostkom policyjnym. Jednostki nam dziękowały za te informacje, bo wtedy odpowiedni człowiek z pionu kryminalnego mógł dyskretnie nawiązać kontakt z rodzicami, ze szkołą i oszczędzić im, że dziecko jest na niebezpiecznej ścieżce. Cześć mamo, kocham cię. Tylko czemu mnie z domu wyrzuciłaś?
całe towarzystwo obecne teraz już nie posiada tego luzu, który był w 85 roku, 20 lat temu na przykład. Ludzie mieli świadomość, że walczą nie tylko kurde tam, wiesz, z jakąś otoczką, która jest, tylko w ogóle z całym systemem komunistycznym, kurwa, i tak dalej, nie? I każdy, który się buntował, miał świadomość, że buntuje się nie tylko przeciwko, kurwa, tam mamie i tacie i kurwa karcie do bankomatu, tylko ludzie walczyli o życie, nie? Ludzie w większości wiedzą, co to jest Jarocin, wiedzą, jak on wyglądał, słuchali tej muzyki poprzez to, że w domu się słucha, oglądali zdjęcia, przecież my przechowujemy, ja mam karnet z 86 roku, w 85 nie miałam kasy, nie mogłam kupić, przeskakiwało się przez parkan, ale już w 86 miałam ten karnet i ja go przechowuję, go mam, o tym się mówi w domu i te dzieciaki, które dzisiaj są tutaj, dlatego czują, co to jest Jarocin. W latach 90., kiedy ten festiwal nadal próbował funkcjonować już w warunkach gospodarki wolnorynkowej i dostępu do wszystkiego, do muzyki różnej, po prostu okazało się, że nie daje rady, że to jest festiwal tylko buntu. A trudno się buntować wtedy, kiedy się jest wolnym, bo można się buntować przeciwko niemożności, nie wiem, dokonania własnego wyboru, ale nikt ci niczego nie narzuca i tak naprawdę to dzisiaj możesz robić to, co masz ochotę. W mniejszym lub większym stopniu na pewno nie jest to tak zdeterminowane okolicznościami społeczno-gospodarczymi i politycznymi, jakby było to w latach 80. Nie przypominam festiwalu, na który bym nie był. Na kilku grałem, na kilku pracowałem, a na wszystkich byłem. Ja żyję muzyką, ja mówię, ja słucham muzyki w pracy, i w domu, i w samochodzie, i ja non stop słucham muzyki. Generalnie słuchałem zawsze punk rocka i w tej muzyce to nikt prawo nie wymyślił. Gramy 25 lat temu, zaczynaliśmy grać, ja około 24 lata temu. Graliśmy też szybko i ostro i teraz prawdopodobnie też tak gramy. Gramy prostą muzykę, cztery akordy z akordeonem, melodyjną, szybko. Tych starych wyżeraczy, można powiedzieć, co tu grali, bo jesteśmy na 103. Chcieliśmy po prostu grać, to było piękne, to była nasza młodość. No. Teraz mamy trochę więcej lat i też chcemy grać. Byliśmy właśnie jedyną kapelą z Jarocina, która wygrała ten festiwal w 86 roku, czyli 19 lat temu. Idziemy! Zaśpiewamy coś z klasyki punk rocka. Somebody put something in my drink. Somebody put something in my drink. Somebody. Put something in my drink.
dzięki. Przed chwilą znaleziono klucze, dwa żółte, jeden taki mały srebrny z napisem Mega. Jeżeli ktoś z was zgubił coś takiego, to można to odebrać u ochroniarzy. Tak naprawdę dla tych wielu ludzi 15 lat istnienia III Rzeczpospolitej nie wniosło nic nowego. Wciąż są niezadowoleni. No. Demokracja ma niedostatki, wolny rynek nie sprawdził się dla nich. Problemy są prawie te same. Frustracja. Wszystko mnie wkurwia. Zresztą zawsze mnie wszystko wkurwiało. Także. Jak patrzę na ten cały zasrany w dupę kraj, to nie bardzo jestem szczęśliwy, bo nie widzę zbytnio jakichś perspektyw. Do sądu dobierają się jakieś prawicowe jełopy, kurwa, nie chcą jakieś tam parady dla gejów zalegalizować. Nie rozumiem tego. Czyli nie jestem gejem, ani nie mam nawet znajomych gejów, no ale nie szkodzą mi. Wolność jest wolnością, a podobno my tą wolność wywalczyliśmy. Podobno jest wolność, ale nie do końca. Miała być msza zrobiona dla zmarłych muzyków. Nasz proboszcz, pan Darek X, powiedział po prostu, że kurwa, on nic o tym nie wie i on tego nie zrobi, ponieważ nie wiem, czy oni śmierdzą, czego oni są warci. Oni więcej przeżyli od niego. Wiadomo, że tak w każdej społeczności, tak i w kościele są ludzie, którzy są niechętni tego typu imprezom i chyba tylko dlatego, że im się po prostu nie chce pracować. Bo ja to tak określam, że jeżeli się komuś nie chce, no to skreśla wszystko z punktu, nie wyciąga ręki do drugiego człowieka, a to jest, tak nie powinno być po prostu. Jeśli rzeczywiście duchowni twierdzą, że tutaj się dzieje jakieś zło, no to my przygotowujemy tak naprawdę dla tych duchownych poletko, na którym mogą zasiać to dobro. Nie? No bo wśród kogo mają siać? Wśród babci różańcowych? No tam nie muszą. Aniołowie powoli wracają do nieba, a my na dole patrzymy do góry i każdy z nas umiera od nowa, bo jesteśmy sami, jesteśmy mordercami. To tak późno już wygasły światła, traciłem czas, więc podkładam ogień dla ciebie znak, co było stworzone, niszczony być może. Zaciążył tak i przerwał marsz. Nigdy nie widziałem.
pokoleniem spalonym. Roczniki 70., 60., któreś tam są pokoleniem spalonym w Polsce, bo są skażone socjalizmem, komunizmem. Mają go gdzieś we krwi, a równocześnie się przeciwko niemu buntują. Wiele rzeczy się zmieniło, ale świadomość jest ta sama. Po prostu ludzie, którzy teraz mają te 30 parę, 40 lat, to albo się dorobili w 89, 91 roku, albo wylądowali z łapami w nocniku, albo starają się przetrwać tak jak ja. Co ja, na ulotki roznoszę. Ja chcę ci powiedzieć, jaka jest moja przyszłość. Ja 21 lipca jadę do Anglii do pracy, nie? Bo muszę się ustawić. W końcu, kurwa, muszę zacząć myśleć, nie? I na lewo robić i kurde, i nawet nie jestem zarejestrowany i wszystko. I za 600 zł. Biurokracja pierdolona. No. Jak do szefa mówię, kurde, żeby mnie zarejestrował, to nie, bo tego, bo za duże koszty tego. No ale trzeba robić, bo ojciec mnie nie utrzyma, niestety, nie. Jest jak jest, niestety. Machać łopatą 4 zł na godzinę? To chyba nie jest zbyt przyjemne. Kiedy wpierdalasz w mnóstwo pracy w to, co robisz, machając zasraną w dupę łopatą, bo pracowałem przecież. I co? I nic. 4 zł za godzinę. Czy to się opłaca? Czy to jest wyzyskiwanie człowieka? Piękna przyszłość jest przed nami. Zniesiemy nowe banki z betonu i ze stali. Połączmy nasze siły, jednoczmy wszystkie siły. Ojczyzna, ojczyzna, czeka na ciebie. Kapitalisto miły. I wprowadźmy człowieka pokojowo. Na początku, kiedy ludzie z Jarocina obstawiali festiwal, praktycznie było chyba najmniej zadym. Później, kiedy się pojawiły firmy profesjonalne z nazwy, no to się zaczął się dopiero dym. Pierwszy raz w życiu i jedyny raz zapaliłem sobie jointa tam. Ponieważ odbieraliśmy te wszystkie rzeczy niedozwolone i z kolegą już o 4 nad ranem byliśmy tak znudzeni, że ja mówię, czas coś spróbować. Ale jakoś mnie to nie ruszyło. Staliśmy, byłem dowódcą tej głównej bramy tutaj kiedyś, ponieważ jestem trenerem judo i miałem takich zawodników z Poznania, z Wrocławia. No było to trochę niebezpieczna robota, ponieważ różne narzędzia przynosili młodzi ludzie. Na przykład pamiętam taką sytuację, że chłopak przyniósł nóż, taki zrobiony z resora i ja mówię, a do czego ci to? Do krojenia chleba. Milicja była widoczna. Chodziły 2-3-osobowe patrole, ale nie byłem świadkiem żadnych interwencji. Oni to robili po cichu. Zgarnęli mnie w 85 chyba za to, że miałem taki pas od karabinu z miejscami na naboje i pieszczochę. To im się nie spodobało. Zabrali mnie do gazika, spytali, gdzie mieszkam i zawieźli na kwaterę pod Jarocinem. Po drodze pytali, czy nie wiem czegoś o planowanych zadymach, więc naopowiadałem jakieś bredni o formowaniu ekipy na rynku. Wymyśliłem to na poczekaniu, żeby mieli więcej pracy. Na kwaterze nic nie znaleźli poza butelką wódki, którą z porozumiewawczym uśmieszkiem zarekwirowali, bo w Jarocinie była prohibicja. Stary wygi z prewencji się, bo gdzie tam będą takiego dziadka wysyłać na taką ochronę, trzeba młodych, sprawnych.
ale ci młodzi popełniali błędy i oni zaszkodzili też, bo się zachowywali prowokacyjnie. Skoro szli, czy co nam krzyczeli, nie sobie szli. Ale po co delegitymować? Nie? A po drugie, nie można legitymować grupy 200-osobowej, można się tam przyczaić na jakiegoś przywódcę zawsze, nie? Najważniejszego. Tych najbardziej agresywnych i go w innym miejscu, gdzie on będzie. I od tego były służby, powiem tak, moje, nie? Pytaj policjanta, on ci prawdę powie! Pytaj policjanta, on ci prawdę powie! Zaczęli mnie gnać po schodach na górę, mówiąc, że inaczej będą walić w nogi. Trafiłem do pokoju przesłuchań z 5 pankowcami. Pamiętam, że padło pytanie. Po 5 pał, czy golimy na łyso? Pankowcy odpowiedzieli, po 5 pał i zachowali fryzury. Poddałem to z kolegami takim studiom psychologicznym, prawda, podczas rozmów. Bo ci młodzi ludzie, chcę powiedzieć, oni tutaj może w gronie kolegów byli troszeczkę zamknięci. Ale podczas takiej przy herbatce rozmowie, przy okazji przesłuchań do jakiejś tam, prawda, sprawy, no to super inteligentni, rozumiejący, no, potrzeby zbadania przez nas zjawiska jakiegoś, nie? Otwierali się i mówili. I tak poznaliśmy satanizm. Jarocin mi dał coś w ogóle takiego, że po prostu, że po prostu to jest taka tragedia, że to jest masakra. Jest klimat, ludzie się szanują, to jest podstawa. Bo to nie są zwykłe koncerty, to nie są zwykłe takie spędy. To jest właśnie coś jeszcze. Ci ludzie po prostu nie są tutaj z przypadku. To nie jest przystanek Woodstock. Woodstock to jest Woodstock, co nie? Taka wielka, nagłośniona impreza, olbrzymia, a tutaj jest inaczej. Koledzy są ze mną. Co by się nie działo, są ze mną. Słuchaj, ja się cieszę, że żyję. Doceniam każdą chwilę.
jestem postacią z Leśnej. Absolutnie nie można przeoczyć takiej imprezy legendarnej. Lubię muzykę i na luzie sobie żyć. Nie marnuję życia dla pogoni za pieniądzem, tylko korzystam z życia, aby te życie przeżyć, a nie przegnać zasianem i ryć w fabryce po ileś godzin dziennie, dzień w dzień. Praca, dom, śmierć. I taki jest szarego człowieczka los. Bo życie jest piękne, bo jestem optymistką. I cały świat jest generalnie z założenia dobry, tylko ludzie są chujowi. A to się pewnie wygnie, będą te kropeczki. W ogóle chciałabym jeszcze powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, bo życie jest piękne, tak, jest bardzo fajnie i w ogóle super impreza, naprawdę. W przyszłości chciałabym zostać dziennikarką, ewentualnie aktorką teatralną. Nie wiem, czemu mi się to kojarzy, że to jest festiwal punków. Może jednak trzeba iść w niszę, bo ta nisza wbrew pozorom jest żywa. Gadałem przed chwilą z 17-letnim punkiem z Warszawy. Nie myślałem, że coś takiego istnieje. Wczoraj siedząc przy stoliku z kiełbaską, siedziało koło mnie jakieś 5 gości, jedni pijani mniej, inni bardziej. Gdybym miał siedzieć z nimi na przystanku autobusowym w Warszawie, to bym się czuł mocno zagrożony. Ale tutaj no, to było okej. Okay. To było wiadomo, że oni pewnej granicy nie przekroczą. Istotne na festiwalu w Jarocinie kiedyś i dzisiaj, nie wiadomo jak za rok, ale dzisiaj jest to ten punkowy przekaz, ta niezgoda na system, ten ich bunt. To jest mnóstwo takiej ekipy retro jeszcze, że oni po prostu wiesz, przyjechali wyjątkowo po to, żeby podtrzymywać tradycje. Natomiast takich ludzików, którzy chcą coś zmienić, to jest naprawdę niewiele, to jest garstka. Mogę ich policzyć na palcach jednej ręki. Ale po co to zmienić? Kogo chcesz liczyć? Człowieczeństwo pozostaje, nie miała jedna trzecia. A przecież są jeszcze gości, które znajdują sporo miejsca. I gdzieś tutaj jest apteka, gdzie mój facet, który tu jeździ od 1988 roku, pił wódkę z Ryśkiem Riddlem. Tutaj gdzieś na rynku podobno. Właśnie jej szukam teraz. 70 Urodziłem się, miałem tam jeden dzień. Taki Peter sobie przyszedł na świat. I sobie tak żyje do tej pory. O, pan złotówkę. To? Proszę mi dądać. Tak? A ja to zabrałem? To nie ja. O, przepraszam, no, dobrze, to nie. To, ja to znalazłem gdzieś tam było. No, przepraszam. Dzięki lat był spokój. 70 20 lat, niby to kawał czasu, niby się strasznie dużo w moim życiu zmieniło. Skończyłam studia, stałam pracę, urodziłam dziecko, ma 11 lat, a ja myślę, że jestem w duszy wciąż taka sama. I to jest najważniejsze, co myślę, że zawdzięczam też w dużej mierze temu, że 20 lat temu, 22 lata temu spotkałam takich innych ludzi. Thank you.
Jeśli tylko chcesz, przeprowadzę cię przez granicę. Uwolniłem się, jeśli tylko chcesz, przeprowadzę cię przez granicę. Trzymam mokrą dłoń, balustrada, most. Już za chwilę wiesz, nas tu nie będzie. Trzymam mokrą dłoń, balustrada, most. Już za chwilę wiesz, nas tu nie będzie. Tylko z sobą weź ten płócienny szal. Przesuniemy się ku czerwieni. Tylko z sobą weź ten płócienny szal. Przesuniemy się ku czerwieni. Tylko z sobą weź ten płócienny szal. Przesuniemy się ku czerwieni. Tylko z sobą weź ten płócienny szal. Przesuniemy się ku czerwieni. Jeśli będę miał dzieci, to na pewno, jeśli będą jeszcze festiwale w Jarocinie, to na pewno byśmy przyjeżdżali. No, sądzę, że jednak by było lepiej niż do tamtych czasów.